skromny, życzliwy, uśmiechnięty, ale mógłbym wymieniać o wiele więcej, ponieważ Marcin to naprawdę wspaniały, dobry, wrażliwy człowiek, koncyliacyjny przede wszystkim i taki, którego warto mieć przy sobie, warto mieć go w grupie, ponieważ on zawsze będzie tą grupę konsolidował, zawsze będzie nas jednoczył. Na pewno to jest człowiek, który ma duże serce, który zawsze jest otwarty na chęć niesienia pomocy innym. Uśmiechnięty, rozgadany. Tak o Marcinie Wilczyńskim mówią jego znajomi. Teraz jego osoba połączyła ich w sposób wyjątkowy, bo też i on potrzebuje szczególnego wsparcia. Marcin zachorował. Niestety leczenie w Polsce już nie jest możliwe, jeśli chodzi o dofinansowanie, dlatego zbieramy tutaj pieniądze na leczenie, które będzie się odbywało za granicą. Środków jest nam potrzebnych sporo, bo ponad 250 tysięcy. Zbiera już ponad 150. Około 60% już jest nazbierane. Więc wpadliśmy jako znajomi na pomysł zorganizowania biegu dla Marcina, ponieważ jest biegaczem, znamy dużo osób, które biegają nie tylko w Zabrzu, ale również tutaj w miastach ościennych. Więc tutaj z koleżankami i z kolegami zorganizowaliśmy tutaj bieg, który odbędzie się 12 maja już o godzinie 11. Mamy 300 osób, czyli komplet osób już się zapisał na to wydarzenie. Poza biegiem głównym będzie się tutaj odbywało wiele atrakcji dla dzieci, dla najmłodszych, dla rodziców. Na polanie będzie dmuchaniec, będzie malowanie buzi, tatuaże, robienie jakichś kreatywnych rzeczy czy balonów, zajęcia sportowe i kreatywne. Będzie można zjeść coś słodkiego, także naprawdę będzie mnóstwo atrakcji dla rodzin, dla osób samotnych, dla osób starszych, młodszych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Będą skarbonki rozstawione w różnych miejscach, czy przy punktach, gdzie będą odbywały się konkursy, czy przy miejscach, gdzie dzieci będą mogły korzystać z atrakcji, więc będzie można zasilić wpłacając, czy wrzucając jakieś pieniądze do skarbonki. Warto również dodać, że poza tym, że będzie odbywało się 12 tutaj takie duże wydarzenie, to również na Facebooku Bieg dla Marcina prowadzimy licytację, gdzie każdy może wejść i wylicytować różne rzeczy, które otrzymujemy od partnerów tutaj Zabrza i okolic. Są to jakieś vouchery do restauracji, do salonów fryzjerskich, jakieś obrazy namalowane, więc jest dużo ciekawych licytacji. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, ponieważ ludzie sami się do nas zgłaszają. Przedsiębiorcy z Zabrza i z okolic, czy ludzie prywatni, że chcą przekazać rzeczy na licytację, bo chcą pomagać po prostu. Marcina znam już kilka lat. Jeszcze nawet w styczniu zeszłego roku byliśmy razem na biegu górskim w powiecie tarnowskim, po czym dowiedzieliśmy się parę tygodni później, że dzieje się u Marcina to, co się dzieje, czyli wykryto raka. Dwa miesiące później już był po pierwszej operacji wycięcia odcinka jelitowego i wszyscy trzymamy od tego czasu za niego kciuki, staramy się dowiadywać, co się u niego dzieje. No i jako, że pewne terapie w Polsce nie przyniosły efektu, Marcin w tym roku zgłosił się właśnie do Się Pomaga na to, żeby zorganizować zbiórkę pieniędzy na takie kosztowne leczenie do Niemiec. I w tym celu też między innymi organizujemy ten bieg, żeby rozpromować tą sytuację, żeby zebrać jakieś pieniążki i żeby Marcinowi pomóc przede wszystkim na duchu i finansowo. Będziemy mogli tym naszą wspólną pasją, która nas połączyła, pokazać, że warto walczyć, że warto dobiec do mety. I Marcin to wiele razy zrobił na biegach krótszych, na biegach maratońskich, na biegach ultra, także które zaczął biegać. I chyba to jest taki główny cel naszego tutaj spotkania. Oprócz tego oczywiście finansowo chcemy wesprzeć Marcina i te wszystkie wpisowe, które będą na ten bieg, różne aukcje, licytacje, konkursy. Wszystko jest przeznaczone na ten jeden cel ważny leczenia, ponieważ jest szansa dla Marcina, związana oczywiście z zebraniem pokaźnej kwoty, no i w tym też staramy się pomóc. Ale chyba okazało się, że największym takim dobrem całej tej imprezy jest wsparcie tak wielkiego grona ludzi. Marcin, z tego co wiem, naprawdę tym żyje, cieszy się tym biegiem i mam nadzieję, że to przyniesie bardzo dobre owoce.